25 listopada, historyczna rocznica z rokowego świadka, narzuca się, drodzy Państwo, sama. Oto właśnie tego dnia, w roku 1969, John Lennon, ten najmniej pokorny i najbardziej przekorny z czwórki Beatlesów, zwraca królowej brytyjskiej swój order Imperium Brytyjskiego z uzasadnieniem, cytuję... Na znak protestu przeciwko zaangażowaniu się Wielkiej Brytanii w sprawę Nigeria-Biafra, przeciwko poparciu dla Amerykanów w wojnie w Wietnamie oraz przeciw temu, że piosenka Cold Turkey spada na listach przebojów. Już wyjaśniamy, co konieczne. Order Imperium Brytyjskiego, pełna nazwa angielska: The Most Excellent Order of the British Empire, czyli wielce wspaniały Order Imperium Brytyjskiego, to brytyjski order ustanowiony w roku 1917 przez króla Jerzego V. Order jest przyznawany za działania we wszelkich dziedzinach życia publicznego, więc otrzymują go także sportowcy, aktorzy i muzycy. Motto orderu brzmi: For God and the Empire czyli dla Boga i Imperium. Kwestia tego orderu pojawiła się na medialnej agendzie 4 lata wcześniej, 12 czerwca 1965 roku, z pałacu Buckingham nadeszła wieść, zgoła sensacyjna, że Beatlesom przyznano ordery Imperium Brytyjskiego. Wiązało się to również z przyznaniem honorowego tytułu sir. To wywołało, jak dziś mawiamy, szok i niedowierzanie. Wielu wcześniej dekorowanych tym odznaczeniem wysoko je sobie ceniło i trwało w przekonaniu, że otrzymuje się je zaczyny naprawdę wielkiej wagi, zarówno podczas wojny, jak i na niwie pokojowej. Nie mieściło im się w głowach, że order Imperium Brytyjskiego mogą na równi z nimi Otrzymać jakieś nieopierzone szarpidruty, które zamiast śpiewać, no przynajmniej tak jak poważny śpiew wyobrażali sobie weterani, zamiast śpiewać, ryczą i wyją przy poklasku otumanionej gawiedzi. Więc wielu posiadaczy orderu, a miało go wówczas całkiem sporo bohaterów II wojny, na znak protestu odesłało swoje odznaczenia do pałacu Buckingham. Cóż po prostu nie rozumieli. Nowych czasów, a prasa przypominała im i wszystkim innym, że Beatlesi otrzymali to szacowne odznaczenie nawet nie za swoją muzykę, która uchodziła jeszcze tu i tam za powiedzmy artystycznie niepewną. Zostali udekorowani za to, iż stali się świetnym towarem eksportowym. Cokolwiek by się o tym towarze myślało, po prostu budżet państwa zasilały ogromne sumy pochodzące ze sprzedaży ich muzyki. I tak 28 października 1965 roku, Bitlesi zjechali na dziedziniec po Bałacu Buckingham, zostali wprowadzeni do Wielkiej Sali Tronowej, i tam królowa Elżbieta II wręczyła im po orderze Imperium Brytyjskiego. Po czym sir Lennon, sir McCartney, sir Harrison i sir Starki, pełni dumy i godności, odjechali wśród wiwatów tłumu fanów. Przypomnijmy pokrótce ten rok 1965, w którym Beatlesi tak mocno się zasłużyli. Po sukcesie filmu A Hard Day's Night, zabrali się do kręcenia nowego obrazu z twórką muzyków w rolach głównych, oczywiście. Tym razem miało to jednak być nie reporterskie sprawozdanie z dnia poprzedniego, muzykujących chłopców, lecz historia zgoła baśniowa. Oczywiście przegradzana piosenkami, czyli taki rozciągnięty teledysk. Akcja toczy się na Wyspa Bahama w zaśnieżonych Alpach austriackich a nawet przyniosła się do pałacu Buckingham. Intryga polegała tu na tym iż zespół został uwikłany w konflikt z tajemniczą hinduską sektą, a kluczowym rekwizytem, o który toczono oboje, był sygnet noszony przez perkusistę Ringo Stara. Zresztą jego właśnie jako najzdolniejszego aktorsko najczęściej stawiano przed kamerą. Film okazał się dość zręcznym i płynnym połączeniem surrealistycznej komedii Film Filmu przygody i samych piosenek. Kręcenie zdjęć przeplatało się zresztą z rejestracją nowych utworów, zarówno na ścieżkę filmową, jak i na następną dużą płytę. Oczywiście ta płyta i ten film nosiły tytuł Help a w studiach nagrywano piosenkę za piosenką, jedne typowano na przebój, inne jako kawałki rezerwowe. W czerwcu 1965 roku Paul McCartney, już bez kolegów, ale za to z gitarą i z kwartetem smyczkowym, nagrał piosenkę, którą znają dziś wszyscy, piosenkę pod tytułem Yesterday. Ograniczali chłopcy stopniowo także liczbę koncertów, a przypomnijmy, że choćby tylko w styczniu 65 roku dali aż 28 koncertów w ramach tournée pod nazwą Another Beatles Christmas Show. Ich menedżer, Brian Epstein, ograniczył występy zespołu do trzech tras koncertowych w ciągu roku. Pierwszą było europejskie tournée po Francji, Włoszech i Hiszpanii. W sumie zagrali tam 15 koncertów, na których tradycyjnie wrzeszczały nadkomplety fanów. Teraz jednak Więcej czasu poświęcali pisaniu tekstów, bo uznali, że koniec z kiczem typu I love you, you love me. Piosenka Help ze słowami Johna Lennona zaświadcza o tym dobitnie. Premiera filmu Help zgromadziła pod kinem Pavillon w Londynie ogromne tłumy. Obecna była księżniczka Małgorzata. Krytycy chwalili film, choć już z nieco mniejszym entuzjazmem. Natomiast album i singiel bez żadnych wątpliwości okrzyknięto sensacją muzyczną sezonu. No i na to wszystko właśnie ten order Imperium. Wróćmy jeszcze do uzasadnienia, którym Lennon opatrzył zwrot orderu w 1969 roku. Jest tam mowa o piosence "Cold Tarki. Otóż piosenka ta została nagrana przez Johna i jako Ono oraz zespół Plastic Ono Band we wrześniu 69 roku, wydana w październiku, czyli miesiąc wcześniej zanim John wspomniał o niej przy Zwrocie orderu. Oczywiście wspomniał żartobliwie. Jego piosenka po miesiącu od premiery miała prawo osunąć się na liście. Zwłaszcza, że nie jest z tych najbardziej melodyjnych. No, choć słucha się jej całkiem przyjemnie i dziś.